Gmina to nie jest miejsce eksperymentu, nie jest miejsce, żeby ktoś się uczył zarządzać. I wierzę w to, że mieszkańcy docenią mój wkład w pracę gminy. Dam przykład, 28 milionów w ciągu 8 lat wprowadzonych środków zewnętrznych, samych unijnych, nie mówiąc o innych, do gminy. 18 milionów wprowadzonych środków zewnętrznych na budowę dróg. A więc są to, myślę, że realne środki, które za mojego tutaj zarządu zostały do gminy sprowadzone. Nie tylko wydaje za dużo, ale też te środki są sprowadzane. Wierzę, że są ludzie, którzy docenią moją pracę i wkład. Natomiast jeśli mieszkańcy uznają, że już dość, że nie sprawdziłam się jako gospodarz gminy, uznam ten parytet, przejdę do spoczynku i życzę moim następcom sukcesów i aby po zakończeniu danej kadencji spotkali się z taką życzliwością ludzi jak ja.